Policja, policja, policja! Funkcjonariusze zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Mazowieckiej Prokuratury Krajowej przeprowadzili akcję wymierzoną w proceder czerpania korzyści z nierządu innych osób. W trakcie działań, które miały miejsce w Siedlcach oraz okolicznych miejscowościach, policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych w wieku od 30 do 59 lat, a także zlikwidowali 6 agencji towarzyskich, tzw. mieszkaniówek. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną maszynową, jak również narkotyki w postaci amfetaminy, marihuany i kokainy. Przyjęto też sprzęt mogący posłużyć do uprawy konopi. Na terenie jednej z posesji policjanci odkryli zamaskowaną w ziemi skrytkę, w której przechowywano amfetaminę. Śledczy ustalają obecnie, ile osoby podejrzane mogły zarobić na przestępczej działalności.